Dzisiaj wyjątkowy odcinek, ponieważ goszczę u siebie na kanale wspaniałych interlokutorów, moich ulubionych youtuberów komiksowych. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, aby omówić nasze topki. 6 kategorii, z każdej kategorii tylko po jednym typie, idealnie pasującym do każdej kategorii. Jakie to będą kategorie? Jeszcze tego nie wiecie. Utrzymamy Was chwilę w niepewności. Pierwsze dwie kategorie będą tutaj na górnej półce, a kolejne dwie będą na kanałach dzisiaj zaproszonych gości. Przejdźmy może do konkretów. Nazywam się Rafał Kurzępa. Nazywam się Marca Z. Nazywam się Sylwek. Witajcie serdecznie. I witamy Was na kanale Górna Półka. To co? Będziemy zaczynać od kategorii, nie? Ja przygotowałam takie pudełeczko. W pudełeczku mamy 6 karteluszków. Na każdym z tych karteluszków napisałam jedną z kategorii. Uwaga, uwaga, przystępo wywiuję do losowania. Już tam mamy. Uwaga. A jaka ładna kartka? O, odwróć, odwróć. Komiksy, które mamy w wielu wydaniach. Jak ja to lubię. Czyli co? Zaczynamy ode mnie? Czy jak? Czy Marco wylosowałaś? Słuchaj, ty jesteś gospodarzem, więc zdecydujmy, że to gospodarz wyznacza. Dobrze, słuchajcie. Kto pierwszy, kto drugi, kto trzeci. Tak się akurat złożyło, że w czeluściach moich półek znalazłem taki komiks, który mam więcej niż w jednym wydaniu. Więc zacznę może po kolei od tego pierwszego polskiego wydania. Chyba nie będzie to może dużym zaskoczeniem. A mianowicie będzie to... Wiedziałam. Strażnicy Alana Moore'a, wydanie pierwsze, miękkookładkowe. Słuchajcie, ono kosztowało miliony kiedyś, miliony, zanim Egmont wydał swoje drugie wydanie. To pierwsze miękkookładkowe chodziło za całkiem dobre pieniądze. Czemu ja wtedy tego nie sprzedałem, się zastanawiam cały czas. Wtedy miałbym pieniądze, by kupić wydanie numer 3. I wiecie co? Wcale nie żałowałem, że jeszcze wcześniej kupiłem wydanie amerykańskie. Amerykańskiego absoluta. Kategoria razy 4 w moim wydaniu. Dziękuję. Kto następny? Dobrze, ja mam takie pytanie w takim razie. Słucham Ciebie, Sylwestrze. Ja skończyłem, no co tu mówić o strażnikach? Znany i lubiany, kto nie czytał, ten Trąba. No, zgadza się. No to ja jestem Trąba. Ale wyjdź, planuję, słuchaj, właśnie wyjdź. O to chodzi, dlatego chciałem się Ciebie o coś zapytać. Proszę bardzo. Ja mam w planach, tylko się zastanawiam nad wersją. Czy ta wersja, ta wypasiona, ta duża, w twardej oprawie, z mnóstwem dodatków, ale kosztująca powyżej 200 zł, czy ta średniej klasy, tak, miękka okładka, mniejszy format. Co ty byś polecał takiemu właśnie postępkowi? Sylwestrze, zanim odpowiem na twoje pytanie, muszę zrobić z tobą mini wywiad i dowiedzieć się od ciebie, czy lubisz komiks amerykański. Z uwagi na to, że ja lubię superbohaterów Marvel, DC i innych, no to ja myślę, że tak. No ja jestem wychowywany na amerykańskich dobrze markach. Oczywiście, więc słuchaj mojej rady. Moja rada jest dla ciebie tak. Zdecydowanie powinieneś kupić małe wydanie, by pożyczać go kolegom, by wciągać ich w komiksy, oraz wielkie wydanie, by po prostu mieć swoją kolekcję wypasioną i żeby się ludzie pytali: Sylwestrze, a co to taki ogromny komiks? A i wtedy powiesz: mój drogi, to są Strażnicy Alana Moore'a. Numero uno. Creme de la creme amerykańszczyzny. No właśnie, właśnie. Nie masz wyjścia, musisz mieć dwa. Z jednym to w ogóle nie podskakuj. Nie mam jedno tylko. Marcelino, ale my wiem. My, Marco, wiem. A którą masz wersję, Marca?
tą jedną tomówkę standardową, bo tylko taka jest dostępna teraz. Tej miękkookładkowej już nie ma. Ta miękkookładkowa to jest wydanie kolekcjonerskie. Aha, wie lepiej, co ja mam na półkach. Aha, czyli przepraszam, bo ta mniejsza forma to też jest w twardej oprawie. Tak, to jest też twarda oprawa, tak. I ja to jest właśnie to wydanie. I to jest bardzo... To jest nie słychać. W ogóle. Poważnie. Zhakowaliście. Nas nie oglądał, wydało się. Dokładnie. Polecamy nasz film, tak. U mnie i u Marcy. Bo tam plaszczemy, stukamy się w czoła, nic nie słychacie. Obejrz, ja was oglądam, tylko akurat tego nie widziałem. Żałuję. Obejrzę, ale ja obejrzę dwa razy za to. Dobrze wiedzieć. Dzięki właśnie za radę, bo rzeczywiście zastanawiałem się na tym, którą wybrać. No to co się zastanawiać? Obie wersje. Zdecydowanie, zdecydowanie. Poza tym, no jakby przeczytanie Strażników to jest taki, wiesz, to jest taki wyznacznik, taki punkt odniesienia. W sumie może nie jest dobrze czytać tych Strażników na początku, bo jak przeczytasz Strażników, którzy są uważani za jeden z najlepszych komiksów superbohaterskich, potem wszystko inne będzie ci się wydawać słabe, więc zostaw sobie na deser. Niech to będzie wisienka na torciku. Udałeś powód, dla których go ja nie czytam superbohaterskich. Bo Marca już wszystkie najlepsze przeczytała. Ale Marca dzisiaj coś ci zaproponuje jeszcze. Nie masz tego. Może przejdźmy do kolejnej osoby, która pokaże swój komiksik w 5 egzemplarzach albo 10. Proszę, Rafale, wyznacz osobę. Ja wyznaczam. Tak? Proszę, Marcelino. Gospodarzem? A, dobrze, zapomniałam. Tak, zapomniałam, że was zaprosiłam. No, my jesteśmy twoimi gośćmi. A, bardzo mi miło. To ja pokażę komiks, który bardzo, bardzo długo nie był dostępny, się wyprzedał, nigdzie go nie można było kupić. Nie wiem, które ja mam wydanie, trzecie, czwarte albo piąte. Polowałam na niego, polowałam i w końcu nareszcie się ukazał dodruk tego komiksu, który od lat chciałam przeczytać, który zawsze mnie interesował, którego tematyka mnie też także bardzo interesuje. A jest to komiks pod tytułem Mouse. Komiks, który w końcu ma swój dodruk, który w końcu jest, no chyba jest w dalszym ciągu dostępny. Tak. Komiks, który jest wręcz genialny, a ja tak bardzo, bardzo chciałam go przeczytać, a nigdzie go nie było. A ja tak bardzo na niego polowałam, ale stwierdziłam, że nie będę przepłacać, nie będę płacić ciężką biznesu i dlatego mam go w wersji niemieckojęzycznej. Jak to jest? Das Maus? Czy Der Maus? Czy Die Maus? Die Folsten Die Maus. Zabrzmiało groźnie. Art Spiegelman. W miękkiej oprawie jest. W miękkiej oprawie jest. A u nas to tak full wypas. Twarda jeszcze, takie ciekawe obramowanie. 16 euro, miękka oprawa, kiepskiej jakości papier, połamany grzbiet, 60 zł, porządna, twarda oprawa. Grzbiet, materiał pokryty materiałem, porządny papier, bardzo fajny papier, taki Mariusz by się wypowiedział, jakiej wysokiej jakości jest to papier, ja się nie znam. Jaka gładkość. Tak jest. A to, no, musiałam przeczytać, bardzo mnie ten komiks interesował i sobie kupiłam po niemiecku najpierw, potem po polsku, dlatego mam go w 2 egzemplarzach. Rozumiem, że on jest w wersji niemieckiej cały czas dostępny. Tak. Chcesz po niemiecku zobaczyć? Tak. Jak gadają po niemiecku? Ja jestem ciekaw, tak. Czy on się w ogóle jeszcze czymś różni, czy obudowy? Czy zawartość jest inna, czy tam jakaś cenzura, czy jakieś materiały dodatkowe są? No, wszystko jest to samo dokładnie. Kropa w kropę, język tylko jest Deutsch. Ale auf Deutsch, poza tym... Nic. Polska dużo lepsza, dużo ładniejsze, nawet ciupinkę większe. Ale zostawiasz sobie tę niemiecką wersję, żeby tam komuś pożyczać ewentualnie? Pożyczyłam komuś, powiedziałam mu, że jak mu się ten komiks spodoba, może go zatrzymać. I? Aha, i oddał. Aha, dobrze. Jakie było zakończenie? Oddał czy nie oddał?
Oddał. A, oddał. No cóż, no cóż. Marco, próbuj dalej. Co mam powiedzieć? Próbuj dalej. Ja wierzę, że ten komiks w końcu znajdzie, tak, znajdzie dla siebie domek. Polecam. Takie komiksy, one powinny być w każdej bibliotece. Szanowni Państwo, taki komiks powinien być. To jest obowiązek. Uważam, że to też lektura dla szkoły średniej, jak najbardziej. Tak jest. Polecam. Nie będę mówić, o czym jest, bo powinien każdy wiedzieć, o czym ten komiks jest, a jeżeli jakimś cudem nie wiesz, o czym jest ten komiks, to marsz do biblioteki, pożyczać i czytać. A jeżeli nie ma bibliotece, to nakazać bibliotece, żeby kupiła. Do sklepu, do księgarni kupować. Marca, jak nikt nie będzie chciał od ciebie tego komiksu, to zanieś go do niemieckiej biblioteki i tam zostaw. Tak, bardzo dobry pomysł. Myślisz, że oni wezmą to ode mnie? Wezmą. Ale powinni, powinni. No. Wytłumaczysz. To podejrzewam, że już mają. No, oby, oby. To powiesz nam, czy mieli. Dobrze. Sylwestrze, twoja kolej. Ojejku. No u mnie to nie będzie żadnego zaskoczenia. Osoby, które mnie oglądają, oglądali też, czy osoby, które oglądały u Marcy naszą pogadankę, domyślają się, jaki to mogę mieć dubler, bo to... Mówię, no nic innego, no mógłbym pokazać, ale nie, to ma pierwszeństwo. Słuchajcie, to były takie czasy, kiedy w sumie jeszcze internetu nie miałem, komórkę to miałem taką dużą. Płaciło się za minutę rozmów przez telefon, to krocie. I pewnego razu taki chłopiec, jakim ja jestem, niewiele się tutaj zmieniłem od tego czasu mentalnie. Poszedłem do kiosku i nagle widzę, o... Ja nie wierzę, nie wierzę, przecieram oczy, bo ja naprawdę w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle istnieje. I to się pojawiło w kiosku i ja po prostu to wziąłem i ja nie wierzyłem. Ja myślałem, że to jest po prostu dla mnie sen, że ja widzę Lara Croft w komiksie. To jakaś jeszcze jedna babka, wtedy ja w ogóle nie kojarzyłem, co to za babka jest, ale Lara i to jeszcze z T.M. Semik. Przepiękne ilustracje i tak dalej, bo to Michael Turner, ale nie będę o tym już mówić. I po kilku latach pojawia się w jakimś czasopiśmie chyba Play taka zeszytówka, strasznie słaby materiał, taki cieniutki. Nie wiem, po prostu jak tam się zawija wędlinę w masarniczym, to taka jakość jest. Ta jeszcze gorsza, ale było. No i trzeba było to kupić. I teraz, jak już jestem takim starszym panem, to jeszcze chciałem dodatkowy egzemplarz, taki oryginalny, bo udało mi się, jak to powinno wyglądać. A to właśnie powinno wyglądać w należytej formie, z przepięknym papierem, tylko że niestety to jest po angielsku. Te dwa to ja mam po polsku, które prezentują naprawdę no, fatalną jakość papieru i w ogóle jako wykonanie, a dla fana Tomb Raidera to nawet to najgorsze to może być wykonanie, ale tak to będzie najwspanialsze jednocześnie. Ale zależało mi jeszcze na oryginale. No i mam w sumie trzy, ale z tego jedynego. Mam jeszcze inne, ale ten jest najważniejszy. Crossover, Tomb Raider i Witchblade, bo to jest kreska Michaela Turnera. To tylko się zachwycać. Jeżeli nie macie, to... Ja chyba to mam. Nie mówcie. Ja chyba mam tego, to właśnie to z TM Symiku gdzieś tam w pudle wrzucone. Gdzieś tam się mi przewijało od czasu do czasu. Ale już nie pamiętam. Strasznie wyblakłe to jest tutaj. No to jest potężna różnica, ale doskonale wiecie, osoby, które kupowały z TM Symiki, no to chyba... Każdy komiks tak fatalnie wyglądał na tym papierze. Ale to nie jest ważne. Ważne, że na tym papierze jest coś, co się kocha. Ważne, że masz. Dokładnie. Tak, tak. Ale to musi zrobić grading, Sylwku, albo przynajmniej ładne wtekturki, folijki i jak ty A to ja w ogóle... Mam. No, jak ty ja to przy... słuchaj, to ja po Aha, to. Aha, rozumiem. Już myślałem, że tak to trzymasz i potem wrzuciłeś gdzieś tam. Nie, bo wiesz, miałem się tutaj w rękawiczkach okay. pokazywać. Ja, my byśmy to zrozumieli. Próżniowe tam, wiesz, takie rozumiem. Zapakowanie później, żeby nic się nie zniszczyło. To woreczki silikonowe, odciągające wilgoć i te sprawy. Tak, to musi, to jest oczywiste. To jest podstawowy zestaw kolekcjonera komiksowego. Mhm. Lecimy do drugiej kategorii.
czyń swoją powinność. Tak, Marta, losuj. Zobaczmy, co tam będzie. Taka uwaga. O robotach. Proszę, Marta, twoja kategoria, ty zaczynasz. Potem Sylwek, ja na końcu. Okej, muszę wykopać mój komiksik śliczny, cudowny, wspaniały, gdzie on jest na samym dnie oczywiście. Jak ktoś mnie dobrze zna, sobie pomyśli, od razu zaczyna zgadywać. Ha, pewnie sobie Marca wybrała Pluto. Oczywiście. Nie, to nie jest Pluto. Komiks, który ma chyba 6 tomów, powiadam, że wam tylko jeden. Pierwszy. Komiks o robocie. Mam chłopczyku, który jest robotem. Descender! To jest najukochańszy mój komiks o robocie. Jest cudowny, wspaniały. Bawiłam się przy nim kapitalnie. Tu na okładce widzicie tego robota. Ja się powiększę, żeby pokazać wam, jaki ten komiks jest cudowny i wspaniały. O małym chłopczyku, który... Właścicielem tego robota był chłopiec. I chłopiec miał swojego robocika. Oni się rozdzielili, bo z pewnych, no nieważne dlaczego, zostali rozdzieleni. I no nie będę nic mówić o treści tego komiksu. Ten komiks jest po prostu zarąbisty. A to jest taki typowy Jeff Lemire, powiedz, Marca, bo ja nie mam tego i nie czytałem. Zastanawiałem się, no półki nie są z gumy, więc po prostu musiałem coś odrzucić. Ale w dwóch zdaniach proszę, namów nas i osoby przed ekranem do kupienia tego. Czuć, że jest to Jeff Lemire. Jeżeli ktoś lubi Jeffa Lemira, jego wyobraźnię, to myślę, że będzie zadowolony. A jeżeli znacie taki film... AI, sztuczna inteligencja. No, chciałem powiedzieć, dokładnie. Klimatem obydwie te pozycje są do siebie bardzo podobne. Tutaj także występuje mały chłopiec robot, tak jak w tym filmie. I ten mały chłopiec także poszukuje swojego właściciela, swojego człowieka. I oni zostali rozdzieleni, coś się wydarzyło. Zostali rozdzieleni, ten chłopiec go szuka, ma wiele różnych przygód. Jest tu taka przedstawiona taki futurystyczny świat, futurystyczna nasza, się domyślamy, że to jest nasza przyszłość. No jeżeli ktoś lubi roboty, myślę, że będzie zachwycony. No tutaj ta sztuczna inteligencja jest przedstawiona w sposób taki bardzo ludzki. Ten robot ma uczucia i my czytając ten komik się zastanawiamy, czy autor trochę przesadził z jego ludzkimi emocjami, czy rzeczywiście robot mógłby mieć tak ludzkie, tak prawdziwe emocje, czy rzeczywiście mógłby się naprawdę przywiązać do człowieka, czy to tylko jego program komputerowy. Czy to program nim steruje, czy ten robot naprawdę ma takie emocje. Ta kreska jest bardzo ładna. Dustina Nguyena, czy jakkolwiek się to nazwisko czyta. Taka bardzo przyjemna kreska, jeżeli znacie inne komiksy tego duetu, to znacie tą kreskę. Ona jest też przyjemna do oglądania, mi się podoba. Ten komiks to jest taki pierwsza seria, można powiedzieć, bo to jest Descender. Właśnie, chciałem zapytać, a ta druga, ten drugi sezon jakby? Aktualnie Ascender wychodzi, już wyszedł drugi tom i mi też się podoba. To jest taka kontynuacja tej historii. Niby o czym innym, ale są sami bohaterowie. Ale powiedz mi, bo ty wspomniałeś o tym filmie Spielberga, to jest nawiązanie, inspiracja, czy to po prostu zupełnie coś innego? To jest kompletnie coś innego, tylko bohaterowie są podobni. Tu jest robot, mały chłopiec. Ale bo jestem zachwycony tym filmem, ja go pamiętam. To jest rewelacyjny film. No to będziesz zachwycony tym komiksem. No, świetnie. Także polecam 6 albo 7 tomów, nie pamiętam. Powinny być wszystkie dostępne. Tak sądzę. Ja jestem zachwycona. To jest najlepszy komiks o robotach, jaki mam. Bezapelacyjnie. Może się schować. Czułem, że tak to się skończy. Lista zakupowa zostanie powiększona po tym odcinku.
Daj mi oglądać. Okej. Sylwestrze? Dobrze, ja też wybrałem komiks o robocie, który też ma uczucia, który też wykazuje się emocjami i można jako człowiek utożsamić się z nim, współczuć mu, zrozumieć go. I to jest właśnie ciekawe, że my, ludzie, którzy wykorzystujemy roboty do czego? Do wielu rzeczy, to jednak potrafimy też i wykazać się jakąś formą empatii w stosunku do nich. I tutaj naprawdę chyba więcej emocji, więcej uczuć ma sam robot niż przedstawieni ludzie, którym służy. A ten komiks to jest It's No About That. Dwóch polskich artystów, Piotra Nowackiego, Bartosza Sztybora. Miałem wielką przyjemność z Piotrem Nowackim też i o tym komiksie porozmawiać. Historia robocika, który odlicza dni do swojej emerytury. Ma pewnie jakieś plany związane z przejściem na takie już wieczne wakacje, ale pewnego razu właściciele zmieniają go, zmieniają jego na lepszy model, co czyni, że coś w nim się tam rodzi. Mało tego, spotyka jeszcze innego robocika do siebie bardzo podobnego i też nawiązuje się między jednym a drugim więź emocjonalna. I kilka takich właśnie sytuacji tutaj komplikuje to przejście na emeryturę i ciekawa, taka nostalgiczna, sentymentalna podróż, która bawi się naszymi emocjami. No i a zakończenie no jest no właśnie tak, jakie powinno być. Ja lubię właśnie takie zakończenia. No nie chcę więcej zdradzać, bo to nie jest długie. Raptem to te kilkadziesiąt stron i to no 70. Więcej jest ilustracji niż słów. A ja to, nie to miałem pokazać, to końcówkę pokazałem. Nie wiedzieliśmy. No dobrze. Tak, bardzo, bardzo czytelny, taki powiastkowy komiks. Wydaje mi się, że takich pozycji, tego akurat nie czytałem, jest całkiem więcej, kiedy robot albo jakiś potwór, albo jakaś w ogóle istota, która nie jest człowiekiem, szuka swojego człowieczeństwa, jakby szuka swojej tożsamości, ale a potem się okazuje, że ona i tak jest bardziej ludzka niż otaczający świat, niż my ludzie, nie? I ten robot, ten potwór nigdy nie będzie człowiekiem, a tak naprawdę i musi jakiś wewnętrzny konflikt przeżyć i odnaleźć swoje miejsce na tym świecie. To można przedstawić na tysiące sposobów, a zawsze się będzie fajnie czytać. Tak, i ja nawet w podobny sposób powiedziałem to podczas swojej recenzji, że historia, jak ich wiele, ale świetnie opowiedziana, w bardzo ciekawej oprawie i pomimo, że się gdzieś to kojarzy z czymś innym, to i tak bardzo dobrze się to czyta. I się poleca. Dobrze, to pewnie teraz będę ja. Słuchajcie, to jest komiks, który, zaraz go pokażę. To jest komiks, że jak ja go przeczytałem, to mnie wbił w ziemię, a autor tego komiksu, który jest dosyć znany, o kilka oczek poszedł w górę, jeśli chodzi o scenarzystów i autorów komiksowych, jacy współcześnie teraz wydają i tworzą. I to też jest powód i taki kolejny dowód na to, że pomimo jakby swoich lat, czy jesteśmy nastolatkiem, czy jesteśmy osobą dorosłą, albo nawet czy na emeryturze, to dalej czytamy komiksy i uwaga, i dalej czytamy nawet komiksy superbohaterskie, bo to jest komiks superbohaterski, ale naprawdę inny niż wszystko inne. A co to za tytuł? Vision Toma Kinga. Słuchajcie, to jest fenomen. To jest fenomen. Tom King wzbił się do panteonu scenarzystów komiksowych, można powiedzieć, wszechczasów. Może to nie jest Alan Moore i to nie jest Frank Miller, ani Neil Gaiman, ani Jeff Lemire, ale naprawdę on jest zaraz, on tym komiksem ustawił się w kolejce zaraz za nimi. Ze superbohaterszczyzną ten komiks ma do czynienia tylko to, ma to tylko wspólnego, że po prostu dzieje się w tym świecie. Dwa słowa, oczywiście bezspoilerowo, o czym to jest. Ten pan tutaj,
Vision, który jest, można powiedzieć, że jest robotem, on jest syntezoidem, ale jest tak naprawdę robotem, jest sztuczną inteligencją, zakłada rodzinę i przeprowadza się do takiego typowego amerykańskiego osiedla, jak wiecie, jak w, nie wiem, jak w Stranger Things, takiego przedmieścia, gdzie po prostu sprowadza się i pierwszego dnia przychodzą sąsiedzi z ciasteczkami, prawda? Posyła dzieci do szkoły i on, i to jest próba udowodnienia, znaczy on próbuje sobie udowodnić i on próbuje sprawdzić, czy może po prostu on będąc robotem i jego rodzina będąc robotami czy sztuczną inteligencją, czy będzie w stanie wtopić się w amerykańskie społeczeństwo i żyć sobie jak zwykły człowiek. Co z tego wszystkiego wyjdzie, oczywiście nie zdradzę ani słowem, bo to trzeba przeczytać, ale treść jest fenomenalna. Fenomenalna. I tak prawdziwa, i tak przekonująca. I całe, w ogóle cała historia jest tak zbudowana, że widać, że scenarzysta nie brnął z zeszytu na zeszyt i co mu przyjdzie do głowy, jakby to opowie w kolejnych zeszytach, tylko wszystko jest idealnie przemyślane od początku do końca. Każda scena. Do tego stopnia, że jak się przeczyta, to potem chce się wrócić i jeszcze raz czytając, tak, bo to w to, a to w to przechodzi, a to w tamto i prowadzi do jednego wielkiego finału. Fenomen. Fenomen. Oczywiście pojawiają się superbohaterowie marvelowscy, o których totalnie nic nie musimy wiedzieć, by po prostu cieszyć się lekturą tego komiksu. Polecam. Czytaliście, Marca, Sylwek? Nie? Ja oczywiście i to całkiem niedawno rzuciłem też recenzję na swoim kanale i ja potwierdzam to, co ty mówisz. To jest kawał dobrej fabuły. Wiesz co, on się trochę kojarzy też i z Gotowymi na wszystko. Właśnie te przedmieścia, te pewne tam perypetie, ludzi, którzy tak obco, tak złowrogo na nich patrzą i w ogóle relacje tej rodziny, niby to są androidy, czy symbionidy, czy jak to tam nazwał. Syntezoidy, tak? Mm-hmm. Więc, ale są dokładnie to, co ja też mówiłem wcześniej i Marca, po prostu są ludzcy, i chyba bardziej ludzcy od nas samych. Ale tak, ale są przy okazji tacy dziwni, jakby tak analizują na chłodno każdą scenę i każde wydarzenie i jakby na siłę próbują być ludzcy, chociaż wcale by nie musieli. Podręcznikowo. I tam jest taka jedna scena, nie wiem czy, nie wiem Sylwek, to scena jak on, rozmowa Wizyna z dyrektorem, mogę powiedzieć? No, mogę powiedzieć, ona nie zaspoileruje niczego, nie? Nie. Wyobraźcie sobie, że Vision, syn jego coś przeskrobał. To jest scena kapitalna. Syn Visiona przeskrobał w szkole. Wezwał go dyrektor. Idzie ojciec na rozmowę do szkoły z dyrektorem, bo jego syn coś przeskrobał. Dyrektor opowiada, jaki jest problem, po czym ojciec mówi: 37 razy uratowałem tą planetę. Każda minuta twojego życia może trwać dalej dzięki mnie. I ty mi tutaj mówisz, że mój syn coś tam przeskrobał? I to jest po prostu piękne. Cudowny komiks. Każdy musi to przeczytać. Dla mnie rola tutaj tej kobiety, tej matki, no, zasługuje na największą estymę. Tak, tam każdy ma swoją rolę do odegrania. Każdy. No. Tak. Dobrze, sprzedaliście mi ten komiks. Biorę, kupię. Marca, jak ci się nie spodoba, oddaję ci pieniądze. Poważnie. Oficjalnie oświadczam. To co? Następna kategoria. Żegnamy się. Żegnamy się. Następna kategoria będzie u mnie. Tak, u Marcy. Dobrze. To pora, żeby pójść siku i zrobić herbatę i wracamy. Ale po przerwie. Pożegnać musimy się. Dobrze, to ponieważ jesteśmy na górnej półce, dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję moim wspaniałym interlokutorom, że zagościli w moim skromnym domostwie, że czułem waszą bliskość i mile spędziłem z wami ten czas. Zapraszam częściej. Ciasteczka możecie przynieść następnym razem, wirtualne zostawić i zapraszam do kontynuacji na kanale Marcy.
Ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mieliśmy tą niezwykłą przyjemność razem nagrać film. Bardzo serdecznie Ci, Rafał, dziękuję. Tobie, Sylwek, również Ja również zapraszam. dołączam się do podziękowań. Serdecznie miło było. Ale się jeszcze nie kończy, bo Nie. teraz idziemy, słuchajcie, Nie. do Marca. Do Tak, Marca tak. idziemy, Ta więc. historia będzie No. miała swój ciąg dalszy. To jeszcze nie Tak. koniec. A będzie się działo. Będzie się działo. Tymczasem. Do zobaczenia. Cześć, cześć.